Pytanie o rozgrywanie meczu bez publiczności jest pytaniem retorycznym. Wiadomo, że sport polega na tym, że na boisku rozjeżdżają sportowcy, a publiczność dopinguje i jest dodatkowym smaczkiem tego wydarzenia, więc dla nas granie meczu bez publiczności nie bardzo ma sens. Zawsze trzeba szukać różnych możliwości wyjścia z sytuacji i takim wyjściem, żeby derby miejskie, koszalińskie dwóch zespołów, czyli Gwardii Bałtyku, odbyły się przy publiczności. Można było szukać na przykład grając mecz na Fałata. No, taką pozycję wstępnie zużyliśmy, niestety nie została przyjęta bez kolegów z Bałtyku i finalnie, jak słyszę, będziemy grali prawdopodobnie na boisku, euroboisku, bez udziału publiczności, co naprawdę jest zjawiskiem dziwnym i mieć miejsca nie powinno.